Jesteśmy na targu w Alicante. What is this? Pitaya. Dragon fruit. Czyli smoczy owoc. No tutaj trochę lepszy widok. Ale co? Są jeszcze schody do góry. Idziemy. No tam widzimy ładne ruiny zamku. Dobrze, kolegi. To zaczynamy. No, dziś jesteśmy w Alicante. Aktualnie gdzieś w centrum. Jedziemy na targ warzywny, zobaczyć. Stąd ogólnie na targ. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. No tutaj tak, można powiedzieć spokojnie, ale problem z zaparkowaniem. Stoimy 2,5 km od miejsca docelowego. No ale na hulajnogach ogarniemy temat. Deptak w centrum Alicante. Tak to wygląda, tam jakieś mury. Można wejść do góry, zobaczymy. Może później. A tutaj w kierunku morza. Jesteśmy na targu w Alicante. No, ale duża ryba. No, mega duża. Krewetki. Rybki, nie rybki. Pół wędliny. Grzyby też są. Euro 40 chyba. What is this? Pitaya. Dragon fruit. Czyli smoczy owoc. Una? Nie, yeah, una. Jesteśmy u góry. I u góry mamy kwiaty. A tam jest mięcho chyba w środku. Tu są sery. Oho. Mięsa. Wędliny. No i wdrapaliśmy się na te schody. Tam widać pomnik, ale też widać za nim teraz już morze śródziemne. Namyt po tych schodach ładny.
Weszliśmy sobie do góry. Tu jeszcze można wejść kawałeczek. To są flagi Hiszpanii i Unii Europejskiej. I coś jeszcze, nie wiem, może tu regionalna flaga. No ale ciasno ogólnie, jak to w centrum miasta. Bardzo mało miejsca. I spinamy się. Całkiem do góry idziemy. No tutaj trochę lepszy widok. Ale co? Są jeszcze schody do góry. Idziemy. I zdobyte. Dzieciaki też podziwiałem. Janek, spadnie ci tam ta czapa zaraz. A tam widzimy ładne ruiny zamku. Może kiedyś uda nam się tam wdrapać. Dzisiaj chyba już tego nie ogarniemy. I no, może jutro albo pojutrze zobaczymy jeszcze. Dobrze, kolegi. To zaczynamy od pieska. Co ty na to? Dzień dobry, pieszku. Pieszku. Co dzisiaj u ciebie? Ja chcę, żeby zobaczyć, jak on ma. No, właśnie, ja to zaczepiam. Właśnie to się zaczepia. Z przodu. Z tyłu. Z przodu. Patrzcie. Zebra. Tak, patrzcie. Mamy lejek zebra. Patrzcie. Patrzcie. Jakie smutne jarki. Widzicie? Jest dopiero nie fajna pogoda. To chyba głowa tej lale. Galaretka. Zamarznięta. Lód. Czemu ma akurat włożyć? Daje czadu ta lodówka. Ale dzisiaj ładnie wszystko widać. Przejrzyście, słoneczko ładnie świeci. Chmurki zniknęły, a rano padało. No ale ktoś się kąpie w morzu. Czyli chyba woda nie jest aż tak zimna. Jeżeli ktoś się tam władował. Ale tutaj słoneczko ładnie świeci. Dzisiaj mamy w okolicach 19 stopni. Do 20. Bardzo czyściutka. Tutaj tędy można dojechać do kampingu, w którym jesteśmy. Tutaj prosto Eliardi. Natomiast jeżeli chodzi o kampery, to tutaj wcześniej jest też taki dosyć duży plac, na którym można się postawić. On nie jest darmowy, jest też płatny. Można tam się podłączyć pod prąd. Nie jest to do końca tak jak typowy kemping, bardziej jak parking, ale z możliwością właśnie podpięcia się do elektryczności. Też jakaś opcja, z tego co wiem, to tańsza niż kemping, no ale jest też mniej udogodnień. Na kempingu na przykład tutaj macie jeszcze basen, no a wszystko zależy od tego, na czym wam zależy. Jeżeli zakładacie, że będziecie się kąpać tylko i wyłącznie w morzu, to jak najbardziej polecam tutaj ten postój, bo do plaży jest dosyć blisko. Do plaży trzeba iść w tym kierunku i jakieś, nie wiem, 200 metrów, 300 metrów i jesteście na plaży. Więc dosyć fajna opcja. Jeżeli chodzi o samą plażę, to jeżeli jesteście poza sezonem, to tak naprawdę można się postawić przy plaży. Tam wzdłuż plaży są parkingi, więc nie ma problemu z tym, żeby właśnie tam sobie podjechać i się tam zaparkować. Jak wiecie, w Hiszpanii prawo wygląda tak, że kempingowanie jest uznawane dopiero w momencie, kiedy zaczynacie coś wystawiać poza samochód.
albo na przykład otwieracie okna na zewnątrz samochodu, ale dopóki jesteście zamknięci, tak jakbyście byli zaparkowani, no to możecie w środku przebywać, możecie na pewno spać. To nie jest zabronione. Trochę gorzej tam z gotowaniem, bo tam też jest w tej ustawie ujęta kwestia gotowania, że nie mogą się wydobywać zapachy. No ale teoretycznie, jeżeli pozamykacie się w środku, to zapachy nie powinny się wydobywać. A my sobie wracamy teraz z plaży. Byliśmy sobie przejść promenadą, przejechać na hulajnogach, na placu zabaw byliśmy. No więc teraz już jest dosyć chłodno, późno.